Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Arkadiusz Pan Pawłowski. Ostatnie rundki przed High League. Więc myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy zacząć oficjalnie rundę pierwszą. Jeżeli ktoś z Was nie wie, jak to wygląda, rundki polegają na tym, że mamy trzy rundy. Pierwsza to pytania ode mnie, chociaż to jest taka bardziej, powiedzmy, rozmowa. Druga runda, na którą ja osobiście bardzo czekam, to są pytania od Ewy do Anieli i od Anieli do Ewy, więc będą się tutaj wymieniać razami. A ile można tych pytań? Ja mam z 15. Po 5, ale... Nie, ja nie siedźmy tutaj do 24. Ja chciałem też zapytać, bo to jest coś, co się bardzo też przewijało często. Czy ty nie boisz się, że bez względu... Wiesz, bo, tak, tak, pytanie do ciebie, bo ta walka się skończy. Jedna z was wygra, druga z was przegra. Czy nie boisz się, że już trochę dla ciebie nie będzie odwrotu, jeśli chodzi o ten powrót do sportu poważnego w kontekście takiej twojej reputacji? Czy nie boisz się, nie, że tutaj weszłaś w drogę bez powrotu troszkę? Ale weź rozwiń dlaczego, dlatego że są jakby te freakfightowe walki, dlaczego? Czy dlatego, że jest trash talking? Dlatego, że jest, no trash talking, wiesz, używasz cały czas tego słowa trash talk, a niektórzy mówią, że to przekroczyło granicę trash talku, wiesz, proponowanie, wiesz, picia, ale Aniela robiła to na swoim kanale, więc ja tego, wiesz, ja sobie nie wymyśliłam nagle do jakiejś zawodniczki, że będziemy piły siki. To po prostu było wyciągnięte, jakby ja sobie analizuję przed konferencją, co moja rywalka robi, jakie materiały wrzuca, no i po prostu to, wiecie, to ja sobie tego nie wymyślam z palca, tylko możecie wejść na YouTube i to są fakty, tylko tak, konkretne po rzeczy. Po pierwsze, ja nie piłam swojego... Ale ja to nie wiedziałam, tak? Skąd ja mogłam dowiedzieć? Więc ja prowadziłam kanał rozrywkowy, Seksmasterka to był kanał rozrywkowy. Ale to oszukiwałaś w takim razie ludzi, no bo tam się oblewałaś też tym soczkiem i piłaś ten soczek. To nie było oszukiwanie. Nagrywałam odcinki, tak, o tematyce seksualnej. To no była to tematyka to wiedzą, tak. Erotyka. Był odcinek o fetyszach. No i dlatego o tym powiedziałam. Tak, no sobie, ale nakręcałaś to, nakręcałaś, słuchaj, więc dalej, ja słuchaj, się daj, do tego daj mi dokończyć, żebyśmy się nie przekiwały znowu. Tylko to było moje pytanie. Więc to była tematyka fetyszy. Każdy ma różne fetysze i wiesz, no dlaczego obrażasz osoby... Nie musisz osoby, mi tego tłumaczyć, dlaczego naprawdę. Obrażasz osoby, które ale... mają jakieś fetysze? Ja to ale była, wiesz, ja, to była jaka krea. To była obraza? Jeżeli ja to by proponowałam to samo, to jaka to była obraza? Jestem bardzo tolerancyjna do wszystkich. To fetyszów, była tematyka sobie ludzie robią, co chcą. A ten odcinek po prostu nagrałam, a tam był soczek jabłkowy, żeby to, wiesz, bardziej podkreślić te fetysze. A soczek jabłkowy dobrze, wszyscy wiedzą, lubię. Wszyscy sobie obejrzeli, wszyscy wiedzą, o czym mowa, więc wracając do pytania, jeśli mogę dokończyć, to nie uważam, żebym nie miała powrotu. To jest mój przystanek, jak najbardziej, jeżeli, tak jak mówię, będę miała walkę w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, to myślę, że też mało kto zrozumie nasze tutaj konwersacje i wymiany słowne. I po prostu, jak będę walczyć z inną dziewczyną we freakfightie, no to pewnie nie będzie o sikaniu, no bo raczej nie znam nikogo, kto pił, czy udawał, że pije swoje siki na antenie. Będziesz piła po walce. No. No, ty się na to nie chciałaś zgodzić. No, ale byłaś, wiesz, taka pewna wygrana, tak ja bardzo, nie chciałaś się tak zgodzić. Bardzo, czyli tak, zgadzasz się, tak, dobrze. Tak bardzo dobrze. Chcesz to zrobić. Czy ja ci to tłumaczę. Zrobisz. Będziesz piła moje siki. Ty moje. Ty moje. Jest to absolutnie najbardziej absurdalna rzecz. No, nie ma tutaj z nami moczopijcy Lioto Machidy, ale jest. Ale mam wszystkie badania, są grubo. Zdrowe siki. Jezus. O właśnie, dobrze, przydadzą mi się te, możesz teraz dać nawet próbkę, żebyśmy zrobili badania antydopingowe, co ty na to? Oczywiście, ja już swoje badania mam zrobione, tak? Jeżeli to ci się tak głosik zatrząsł. Ja już mam badania zrobione, kochana. Słyszałam od co waga, badania antydopingowe. Od kilku osób o tym, co o wiesz. Czym ty słyszałaś, o no, czym ty słyszałaś, 15, fakty, słuchaj, nie podawaj plotek, tylko dawaj fakty, boksu, gdzie, no co i jak. Myślę, że, tak wiesz, myślisz, różne, że się nakoksowałam? Tam różne słuchajcie, rzeczy. Jestem tak nakoksowana, że ja cię kręcę. Dobra, czyli robimy słuchaj, badania nic, antydopingowe? Nic nie robimy, nie będziesz mi nic zdyktowała. Nie robimy? No nie, dlatego aha, że tego nie, chcesz nie ma tego w umowie. Czyli nie chcesz zrobić badań antydopingowych? Jeżeli, no, za, nie, jeżeli za nie zapłacisz. Jasne. Jeżeli za nie zapłacisz. To robimy. To być może. No to usłyszeliście to w takim razie. Wiesz dlaczego? Po raz pierwszy. Psychologicznie boisz się już. Psychologicznie mówisz, że nie zrobiłam wagi, dlaczego mamy się spotykać w swojej wadze. Psychologicznie teraz zrzucasz mi doping, więc ty się po prostu boisz, dziewczyno, nie boję pogrążasz się, tylko pogrążasz wiem, się. Że ty stosujesz... Się.
walkę nie fair play. 15 lat. Walkę... 15 lat walczę i ja po prostu tutaj. Stosujesz walkę. Czuję nosem nie... taki Poczekaj. Strach, o Jezu. No i do nosa jeszcze przyjdziemy, nie taki strach. Stosujesz walkę nie fair play. No właśnie, ty stosujesz nie fair play. Po pierwsze, nie robisz wagi. Tak? A dlaczego ty nie powiedziałaś dobrze, dlaczego ty miesiąc temu nie powiedziałaś o wadze? Po drugie, antydoping. Da mi się wypowiedzieć. Poczekaj, ja pierwsze dokończę. 30 sekund i ty. Walka nie fair... Ty mówisz, że ja się boję, bo chcę robić badania antydopingowe? Tak. Ja się boję tego, że ty możesz ten antydoping wziąć i pewnie wzięłaś, bo nie chcesz robić badań. Zazwyczaj twoja kariera była nie fair play ze względu na to, że skazana byłaś sądowo, Tik-tak. Skazana byłaś sądowo. Ale nie byłam skazana za antydoping, o czym ty gadasz? Jesteś sportowcem, który gra nie fair play. Słuchaj. Całą swoją karierę. Czy mogę się już do tego odnieść? Tak? A po drugie wagi nie chcesz robić, więc 30 sekund już minęło, słuchajcie. Jesteś nieprofesjonalna pod tym względem. Podpisałaś umowę. Jeśli nie chciałabyś się zgodzić na tą uwagę, to mogłaś do mnie napisać na social media. Ale mogłaś ja mam się do ciebie spotkać. Pisać? Ja mam od tego ludzi, którzy dzwonili i rozmawiali z swoim promotorem. Nikt do mnie po pierwsze nie dzwonił. Ja podpisałam taką umowę na 63 konkretne daty, kiedy na mój menadżer rozmawiał z organizatorami i z promotorem. Pierwsza konferencja była miesiąc temu. Dlaczego wtedy, kochanie, nie powiedziałaś o wadze? Bo teraz już się pojawia strach. Druga sprawa, jeśli chodzi o antydoping, to kochani, walczyłam o pas mistrzyni świata i Europy to około 3 lat. Przed każdą walką jest test antydopingowy. W związku z tym, czy słyszeliście, żebym kiedyś była, nie wiem, zopana czy skazana za to? Nie, kolejne kłamstwo. I dodatkowo, jeśli chodzi o skazanie, to zupełnie inny temat. No dobrze, o tym jeszcze pogadamy, ale antydopingu nie chcesz robić i to już o czymś świadczy. Słuchaj, takie rzeczy uzgadnia Gdybyś się wcześniej. Gdybyś była całkowicie czysta, byś powiedziała, okej, okay, robimy. Uzgadnia się w dodatku wcześniej. Jeszcze ja chcę za to takie zapłacić. Takie rzeczy uzgadnia się wcześniej. No nie, może za to zapłacić. Ja chcę za to zapłacić, ona nie chce robić. Tak, teraz, no to już o czym świadczy. Żeby rzeczywiście nie być stronniczym. Bo wszystko trzeba planować, rozumiesz, dużo wcześniej. Ale skoro to nie jest problem, to dlaczego nie chcesz się poddać tym badaniom? Dlatego, że Aniela chce mi dyktować warunki. Chce mówić, w jakiej kategorii wagowej mam być i chce mi mówić, jakie mam badanie robić przed walką. Przychodzisz do freakfightów, do lżejszej zawodniczki. Wszystko było ustalone w... jest prowokacja. Wszystko można ustalać. W kontrakcie go podpisywałaś, tam mogły być wszystko. Rękawice, rundy, waga, słuchajcie, kłamiesz. Wszystko tam mogło być. Rewanż, jak również badania, wiesz, antydopingowe. Więc teraz, kochana, jest parę dni chill out, Wydaje mi się, że jednak widzowie, wiesz, słyszą, że nie chcesz robić tego, czyli szukasz wymówki. A ty szukasz wymówki, żeby chyba do tej walki nie doszło, szukasz wymówki, bo się boisz. No dobrze, to chyba są twoje myśli, Ewcia. Ewcia, to chyba są twoje myśli. No to poszło mocne pytanie do Ewy, to teraz mocne pytanie do ciebie. Czy nie boisz się w takim razie, w sensie, czy pomijając to wszystko, czy to jest okej, czy to jest fair i tak dalej, czy to nie jest troszkę na 3 dni przed walką wymówka na wypadek, gdybyś tę walkę przegrała? Że ona jest po prostu cięższa? Słuchaj, wynik tej walki wezmę na klatę. Tak jak ja już mówiłam, ja nie mam nic do stracenia. Dla mnie ja tylko już jestem wygraną, tak? Ja już jestem wygraną, bo podjęłam zajebiście sportowe wyzwanie, więc ja już jestem wygraną. Natomiast jakikolwiek będzie wynik, idę oczywiście po wygraną, ale jakikolwiek będzie wynik, ja ten wynik biorę na klatę. I to, wiesz, ja nie będę mówiła, nie, bo ona była cięższa, nie, ja wiedziałam, Zobaczymy, że ona właśnie jest cięższa. Właśnie co mówiła po walce, bo teraz to tak wygląda, jakby były wymówki. Tylko to są ważne rzeczy, bo I jeśli te rzeczy wyszło podpisuje po walce, się na 2 miesiące, jako profesjonalny sportowiec, podpisuje się to 2 miesiące wcześniej, w sensie w umowie. Ale ty walczysz nie z oszukasz. Ale to powiedz mi, jakie freakfighty robią, robią badania antydopingowe, bo pierwszy raz o tym słyszę, naprawdę, słuchajcie. No, ale ty jesteś zawodowcem, tak? Ale jeżeli we freakfightach, Jako zawodowiec 2 miesiące wcześniej podpisywałam umowę. No nie chcę zrobić tych badań. Ja dostałem w tym momencie abstrakcyjną niesamowite rzecz. Niesamowite wymówki. Czat bardzo prosi o to, żebyś pokazała stopę lub stopy. Nie wiem, czy czy to chodzi o fetysze właśnie, czy o fetysze, czy chodzi o to, czy wyczytają, czy tam jest doping. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Nie, bo mogę buty tego pokazać, nie będę pokazywała nic więcej. Aniela, poruszyłaś temat wstydu. Tutaj Ewa też jakby mocno uderza w tę twoją przeszłość, w te twoje tematy, które robiłaś. Ja nie będę pytał cię o to, będę cię pytał, czy jest coś z tej swojej działalności wszelakiej, czyli działalności właśnie jako seksmasterka, działalności muzycznej, jakiejkolwiek, twojej bytności internetowej, scenicznej, sportowej, czego się wstydzisz? Nie, czego ja mam się wstydzić? Nie czujesz wstydu związanego z niczym, co kiedykolwiek zrobiłaś? Nie, nie ma tak, czy wiesz. Nie wstydzisz się, nie żałujesz? Nie. Ja jestem człowiekiem wolnym. Seksmasterka była symbolem wolności.
Ja robiłam wszystko w zgodzie ze sobą. Więc wiesz, no masz na to odpowiedź. No, no czego mam się wstydzić? Życie jest jedno, życie jest krótkie. Życie to taniec, życie to śpiew. Życie to Obelix. Miłość. Tak. A czy ty uważasz, ale... a czy ty uważasz, że jest coś, czego Aniela powinna się wstydzić? No Ewa wie lepiej, co ja myślę. Tak. Ewa wie lepiej, co ja myślę. Dobra. Myślę, że tak, że na pewno to, co robiłaś, to było naprawdę poniżej w ogóle jakiejkolwiek klasy. Jeśli mówimy o klasie, bo tak mówisz dużo o klasie. I jeżeli mówisz o przemianie, że przemieniłaś się teraz, bo teraz weszłaś w rolę takiej damy, tak? Inaczej się wysławiasz niż wtedy jako seksmasterka. Jeżeli to była jakakolwiek przemiana z twojej strony, to powinnaś się zreflektować i pomyśleć, okej, zmieniłam się, no bo już mi tamta rola nie odpowiadała i rzeczywiście to był obciach. A ty robisz wszystko, kreujesz sobie jakby wszystko, po pierwsze dla kasy i kreujesz sobie jakąś rolę, wykreowałaś sobie kolejną rolę i właśnie dlatego ludzie cię nie lubią, bo jesteś hipokrytką, bo to nie jest naturalne. I za chwilę wymyślisz sobie kolejną rolę i powiesz, że nie, już nie jestem damą, jestem teraz fajterką. No i gdybyś się przyznała do tego, że jednak, okej, słuchajcie, wstydzę się tego, co robiłam, to by cię bardziej ludzie zaakceptowali, nie, bardziej kochana. By cię polubili niż teraz. Kasujesz te wszystkie kochana. Materiały nie dlatego, że zarządzasz swoją działalnością w internecie, tylko po prostu się tego wstydzisz. Nie, kochana. No nie przyznasz się do tego, wiemy, bo masz białego. Już ci tłumaczę, jak to wygląda. Każdy z nas ma swoje życie, każdy ma inne poglądy na życie, każdy kieruje się innymi wartościami. Dlaczego kasujesz? Ty jesteś jakaś taka zamknięta, bo skończyłam ten etap swojego życia, tak? Ja zarządzam treściami, ja już nie jestem seksmasterką. Ja już nie jestem seksmasterką. To dlaczego właśnie, dalej... zakładasz maski, nie jesteś uczciwa. Seksmasterka to był program fajny, rozrywkowy. Ludzie to dlaczego go skasowałaś, jeżeli był fajny, rozrywkowy? Ludzie uwielbiali seksmasterkę, bo ja się zmieniłam. To dlaczego im to zabrałaś? Bo wewnętrznie czułam, że to już nie jestem ja. Tak? Ale mogłaś zostać w tej roli, jakiej teraz jesteś, ale zostawić te materiały. Nie, ale wiesz, no zmieniłam po prostu, no jak już nie nagrywam o seksie, wyczerpałam temat, już i wiesz, i piosenki, i odcinki, no to wiesz, no to już nie jest temat, które mnie teraz jarają, bo już to wszystko powiedziałam. To jest twoje wytłumaczenie. Po co miałam to zostawiać na kanale? Wykasowałam to, zamknęłam pewien etap swojego życia i rozpoczęłam nowy, jak Feniks z popiołów i każdemu, to, wiesz, polecam czy życzę, jeśli chce ktoś zmienić swoje życie, w każdej chwili może zamknąć za sobą przeszłość. A ty się tak czepiasz tej przeszłości. Ale mogłeś zamknąć tą przeszłość, tylko dlaczego kasujesz? Dlaczego kasujesz? Każdy w kasowałaś materiały, a aktor, który grał w jakimś filmie, którego nie lubi, co nagle go kasuje, to jest, wiecie, to jest bullshit, to jest tylko i wyłącznie twoja wymówka. Każdy w dzisiejszych czasach tak naprawdę, wiesz, stoisz przed lustrem i tak naprawdę tam nie ma pewności siebie, jaką udajesz. Nie, dziewczyna. Tam jest po prostu seksmasterka i wiesz o tym, że niestety internet cię cały jedzie. Kocham seksmasterkę. To gdzie ją możemy znaleźć? Gdzie ona jest w tym internecie? Seksmasterka nie ma jej. W moim sercu. Tylko i w sercu wielu osób. Tylko w sercu. Taka zagrzebana, tam już, ale, wiesz, słuchaj, nie umarła. Nie przerywaj. Umarła. No tak, umarła. No umarła i narodziłam się na nowo jako, tak, jako Lil Masti. Psychoanaliza chyba nie pomaga, nie polecaj tego psychologa. Seksmasterka to była fantastyczna postać i jestem mega dumna i nigdy nie cofnęłabym nic w swoim życiu. Otworzyła przede mną ogromne drzwi, zarobiłam na tym kupę kasy, dałam rozrywkę. Właśnie, Aniela, zrobiłaś to i wyłącznie dla kasy i teraz się wstydzisz seksmasterki, ale nie przyznaj tylko się, dla kasy. Zrobiłaś to nie po prostu dla kasy, dla fejmu, żeby się wybić. Nie tylko dla kasy. I potem ją skasowałaś. Dałam ludziom ogromną ilość motywacji. Przecież ile młodych osób uwielbiało seksmasterkę właśnie za tą wolność. Za to, że mówią na mnie rak, a ja jestem sobą. No mówią dobrze. Na mnie ale rak, a ja jestem sobą i będę sobą. I nikt mi nie zabroni być sobą. Może ty, słuchaj, ty najlepiej znasz te argumenty. Ale czekajcie. Jedno pytanko. Ty najlepiej znasz te argumenty, bo to tobie zarzucają. Jedno pytanko. Zarzucają. Dziewczyny, to prośba. To ty na wrażenie. Będziecie miały jeszcze czas. Jak ja bym odwaliła taki numer jak ty w przeszłości, to naprawdę chyba bym się wyprowadziła z kraju. Serio, nie masz wstydu. Ludzie nie masz wstydu. Ludzie robią gorsze rzeczy. Co, ale jakie gorsze rzeczy? Robiłaś się ale to wszystko potwierdziła. Powiedziała, że się tego nie wstydzi. Powiedziała, że się tego nie wstydzi. No ale kontynuuję. Co robię w internecie z siebie? Kreowałaś się na kurwę w internecie, to jak? Kurwa? No tak. To jesteś ty, bo masz kurewskie ja zachowanie. Kurwa? Jakie kurewskie zachowanie? Kurewskie powiedz. No powiedz, jakie mam kurewskie zachowanie. Jest, wiesz, jeśli chodzi o pojęcie kurwa... Bawiłam się wibratorem na wizji. To jest niszcze. Robiłam sobie dobrze wanie na wizji. Innej osoby. Biegałam na golasa, jeździłam na golasa na tym na i to ty masz kurewskie zachowanie. Jeżdżenie na golasa na nikim nie robi wrażenia. Takie kurewskie zachowanie jak ty masz robi wrażenie. Udawanie foczki, kurczę, naprawdę. Nie spłycaj... Twojej tak, dziedziny artystycznej, nie spłycam. Sami to widzieliście. Wyłącznie do tych trzech rzeczy, czyli do foczki.
Okej, ale ja tego więcej nie oglądałam. To ty psychofanką jesteś, ona wie wszystko. Przygotowałam się. Ewka oglądała Seksmasterkę jako pierwsza, ona tylko czekała i o, jedzie na rowerze. Nie, ja oglądałam przed konferencją. Nigdy wcześniej się nie oglądałam. Ty wychodziłaś do ważeń wyglądając jak seksmasterka. W erotycznych strojach. W jakich erotycznych? Erotyczna bielizna. To są plotki. Pokaż gdzieś to w internecie. Piszcie sobie Ewa Broniska ważenie. Bikini, że w bikini wychodziła? Czerwone erotyczne stroje. Ale były buziaczki na ważeniu. Były buziaczki na ważeniu. No słuchaj, musiałam się zmieścić na ceremonii ważenia i tak wychodzą pięściarki, tak? W bikini wychodzą, cholera jasna, chociażby w Meksyku. Ja nie widziałam w bikini, nie? Tylko ciebie w erotycznym stroju. To sobie zobacz. I każdy pisze, że wyglądasz na ważeniach. Ale gdzie jak tak piszą? Słuchajcie, każdy pod wywiadami, wpiszcie sobie wywiady Lili Masti po ostatniej konferencji. Wszystkie łapki w dół i same komentarze, wiesz. Jesteś wyciągnięta totalnie z jakiejś rzeczywistości. To chyba o tobie, jak mówię. No to nie dziwne, że dawaj łapki w dół. Tu jest, wiecie, totalnie inna rzeczywistość, a realia w internecie. W każdym razie krytykujesz Seksmasti za to, że jest roznegliżowana, że byłam roznegliżowana. Nie, że się samonalizowałaś. A sama wychodziłaś do ważeń, wyglądając jak seksmasterka. Ja nie mam nic to do... To ty jesteś hipokrytką. Ja nie mam nic do kobiecego ciała, tylko mam to, co... Dziewczyno, internet nazwał cię hipokrytką. To, co... Słuchajcie, internet nazwał ciebie komentarz hipokrytka jesteś. Stoi Ewa na Facebooku i mówi: zasłynęłaś z pokazywania cycków i cyce ma na wierzchu. Słuchaj, powiedziałam, żebyś się nie prężyła. Powiedziałam, żebyś się nie prężyła. W erotycznych strojach. Powiedziałam, żebyś się nie prężyła. Zobaczymy. Ty się pogrążasz. Słuchaj, jesteś taką hipokrytką. Naprawdę nie wiem, jak mam z tobą rozmawiać. Po prostu totalne dno. Ja nie będę wnikał w to, która z was się pogrąża. Ona rzeczywistość. Nie będę wnikał w to, która z was się pogrąża, ale zapytam o jedną rzecz. Materiały seksmasterki pod względem edukacyjnym, to jest jedno. Rzeczywiście to miało wartość. Ktoś to mógł bardziej lubić, ktoś to mógł lubić mniej. Miało to wartość tam edukacyjną, rozrywką, okej. Okay. Ale co z takimi rzeczami typu pokasowe? Jakie wartości tym chciałaś przekazać, albo czy to było już po prostu rozrywkowe? To była rozrywka, tak? W tamtych czasach, kiedy była Seksmasti? 4 lata temu? 4 lata temu? No to wiesz, to ja byłam pierwszą youtuberką, która nagrywała muzykę. No to wiesz, jak w komentarzach wszyscy pisali pokasowe, no to taka piosenka powstała. Wiesz, byli na to odbiorcy. Gdyby nie było odbiorców, gdyby nikt nie chciał tego oglądać, to by taki kanał, wiesz, nie miał sensu, ale że każdy chciał to oglądać wtedy, w tamtych czasach, był na to, wiesz, było na to zapotrzebowanie, no to ja to robiłam, tak? Okay. Więc tak, no. I to też nie jest coś, czegoś się w jakiśkolwiek sposób wstydzić? Nie, czy coś? No co, no pokasowe? Przecież to był hicior taki, że daj spokój. Teraz każdy wiesz, tęskni za takimi rzeczami. No ale ja po prostu się zmieniłam, ja już jestem inna. Ja poszłam dalej, ja zobaczyłam, że seksmasterka stoi w miejscu, cały czas robię te same rzeczy, te odcinki edukacyjne, a ja chciałam już iść dalej. Chciałam bardziej pokazywać swoje życie, a to wiesz, zakładanie peruki, soczewki, wypychanie cycków. No taki plagiat, nie swoje prostu, materiały, to było męczące. Wiesz, zakładanie tych wszystkich obcasów, te pończochy, to wszystko. Chcesz coś powiedzieć więcej na ten temat? No tak, zarzucane ma, że tam po prostu używałaś treści, których nie powinnaś. To nie było kreowane przez ciebie. Więc jaką ty jesteś artystką, że nagle plagiat. Się zmęczyłaś, bo nie chciałaś już kreować tego. No, nie chciałaś po prostu ściągać od innych. Nie, to nie był żaden plagiat. Ja wiesz, ja nie jestem ginekologiem, więc ja nie wymyślam jakichś test o seksie, seksualnych, tak? Więc ja po prostu posiłkowałam się... To było bardzo dziwny trash talk. Posiłkowałam się artykułami. Arek, nie przerywaj mi, to jest ty. Nauczyłeś się od Ewki. Przepraszam. No. Ja posiłkowałam się artykułami, no tak jak piszesz, wiesz, jakąś pracę magisterską czy coś, posiłkujesz się, dajesz później źródło, cytat, tak, stąd i stąd, no to ja się posiłkowałam wiedzą. Potem no, dawałaś źródło. Ja tej wiedzy nie wysysałam sobie z Jak zaczęli ci to zarzucać, dawałaś źródło, tak, tego źródła nie Słuchaj, było. To były czasy, że takie rzeczy jeszcze wtedy nie były na YouTubie sprawdzane. Plagiat był nie cały było... czas, dajcie spokój. Pytanie do ciebie, Ewa, cały czas mówisz o tej sportowej złości, cały czas mówisz o tym, że twój trash talk wychodzi właśnie z tego, że to nie jest osobiste, personalne, no ale już to, że zostałaś tutaj przed chwilą nazwana przestępczynią, no to już no, chyba nie ma bardziej
osobistej rzeczy. Czy w jakiś sposób... Nie, to w ogóle spływa czy to nie jest tak, że z każdą kolejną konferencją, z każdym kolejnym waszym spotkaniem i konfrontacją to jednak staje się coraz bardziej osobiste? No wiesz, no jakby moje życie gdzieś poniekąd osobiste też jest w mediach, więc Lil Masti wyciągnęła to oczywiście z mediów. No słuchajcie, nie pójdę do więzienia, jakby nie zrobiłam nic tak poważnego, żeby pójść za kratki. Zrobiłaś i za co byłaś skazana? No, słuchaj, byłam skazana za konflikt z moją byłą rywalką, której tutaj nie chcę wymieniać imienia, nazwiska, no i za to. Także nie to no, strzeliła Piątkowskiej się... na afterparty. Ale słuchaj, ale skąd ty wiedziałaś? Ale skąd ty wiesz, że no, na afterparty? Przeczytałam, no niestety, to źle przeczytałaś. Takie są informacje, takie są artykuły. To źle przeczytałaś. Takie są artykuły. Ja to opiszę to w książce, a szczegółów nie będę zdradzać, bo na pewno takie, to nie było na afterparty, słuchaj. No to nie wiem, no takie są artykuły, no ja po prostu, wiecie, ja nie lubię na pewno wrednych ludzi, zakłamanych. Od dawna się od takich ludzi trzymam z daleka. Nie przerywaj mi. Od dawna się od takich ludzi trzymam z daleka. Na pewno kojarzysz takie dzieci w szkole, które, wiesz, zaczepiały cały gdzieś tam, cały czas pokątnie, a potem skarżyły się do nauczycieli. No to jak ty patrzysz? To właśnie jest tego typu tak osoba. No i tyle. No w tym środowisku jakby bokserskim nikt nie lubi, wiesz, takiej sytuacji, gdzie ktoś cię zaczepia, do czegoś dochodzi, a potem ktoś idzie z tym do sądu. Także tyle. Opiszę to kiedyś w książce, także nie mam z tym żadnego absolutnie problemu. To jest takie nieautentyczne, jak ty to mówisz, w twoich słowach. A dlaczego nieautentyczne? Ale czy ktoś się spodziewa? Wymieniasz osoby, których nie lubisz, a ty taka jesteś. Ty, słuchaj, ty cały czas zakładasz maskę i udajesz kogoś, kim nie jesteś. Ja już nie wiem, z kim ja rozmawiam. Naprawdę, co pięć minut, słuchajcie, jest tutaj inna osoba. Ja jestem cały czas naturalna. I ja na przykład się nie kryję na osobę świętą, jestem zawodową pięściarką i jestem jaka jestem, ludzie mnie znają, kocham psy, jestem dobra dla zwierząt, mam grono przyjaciół, kocham swoją rodzinę, a jeżeli wiesz, ktoś atakuje mnie, atakuje moich bliskich, moją rodzinę, no to niestety to każdy, wiesz, by zareagował, no i tyle. No ale to co, to Piątkowska atakowała twoją rodzinę? Opiszę to kiedyś w książce. Okej. Okay. No nie wiem, no myślę, że to by było fajne, jakbyś powiedziała na przykład, opiszę, że atakowała książce, i za to dostała w papę. No to jest, opiszę, jest to jakoś opiszę, zrozumiane. Opiszę to w książce. Chociaż nie chcę mówić dlatego, że to wtedy, wiesz, wtedy nie będzie to tak interesujące, a bardzo mam ochotę opisać te całe zdarzenie, jak to wiesz, wyglądało moimi oczami. Ogląda nas w tym momencie naprawdę dużo osób, to jest bardzo dobra platforma, żeby... dlatego, tak jak mówię, to jest bardzo ciekawa historia, która no, myślę, że powinna zostać wyjaśniona moimi oczami, z mojej perspektywy, tak jak to wyglądało. Tylko właśnie, no jest z twojej perspektywy, a drugiej no, strony No ta druga nie strona, to więc, niech druga strona, tak się więc, wypowie, możesz sobie wymyśleć, że obrażała twoją ale rodzinę. Ale słuchaj, to druga strona, to jej dałaś, znaczy jak nebluje tak? Usta, wiesz, drugiej osobie. Jak najbardziej no dobra, ale powiedzieć. W każdym razie, no sportowcy, także, to widzisz, jest gra no, nie fair play. Bad girl. To jest granie fair play. I właśnie jaka granie fair play? No, że dajesz sportowcowi w łeb, tak? No, nie ale nie można takie rzeczy. Ale co się wczoraj urodziłaś, to nie wiesz, co się dzieje na ceremoniach ważenia, nie wiesz, co się dzieje między zawodnikami. No, no błagam tak, cię. No, ale wiesz, jak my walczyłyśmy no, to jest praca, no bo to jest praca, tak? Oczywiście na nie ważeniu, tylko, jak najbardziej. Nie widziałeś, co McGregor robił w oktagonie, jak najbardziej. Na ważeniu jak najbardziej, ale po ważeniu, wiesz, dałaś w łeb, no i zostałaś skazana. No i zostałam skazana. No i jak się z tym czułaś? Bardzo dobrze. Zostałeś skazana? Nie żałujesz, że zrobiłabyś to drugi raz. No słuchajcie, gdyby to była moja wina, gdyby to wyszło ode mnie, gdybym ja zaczepiała, to pewnie byłabym, wiesz, teraz miała jakieś do siebie pretensje, tak, gdybym była po swoim alkoholu na przykład, tak? No, było zupełnie inaczej. Ja byłam po walce, ja byłam dosłownie 10 minut po jedynku w Ergo Arenie, tam gdzie będziemy właśnie walczyć, byłam 10 minut po pojedynku, także tyle w temacie. No ale w każdym razie została skazana na no, kilka miesięcy pozbawienia. W końcu powiedziałeś nie, coś, właśnie nie wiedzą. W końcu powiedziałeś na przykład, moi widzowie, w końcu powiedziałeś coś prawdziwego, a nie wyssanego z palca. To jest fakt. Możecie znaleźć w internecie. Pierwszy raz Aniela powiedziała coś, co możecie znaleźć w internecie, coś, co nie jest plotką. Dziewczyna, co ty wymyślasz tutaj? Tak, została skazana na kilka miesięcy pozbawienia wolności za naruszenie cielesne drugiej osoby. Tak. No przeprosiny i jakaś jeszcze tam zapłacenie, tak? Odszkodowanie. No. Dobrze, tylko drodzy widzowie, że 28 sierpnia w oktagonie na Ergo Arenie to wszystko będzie legalne. Tak, tak, to wszystko będzie legalne. Będziemy mogły się bić. Poleje się krew. Przyszedł czas na rundę drugą. Dziewczyny, możecie wyjąć telefony. Tak. To już godzina minęła. Troszkę tak. Nie swoje. Dlaczego tak cię ludzie nienawidzą? Ale to już wiem, bo jesteś hipokrytką. Wiemy. Znowu mówi o sobie. Wiemy, że żałujesz. Ja wiem, że żałujesz i naprawdę wstydzisz się swojej przeszłości jako seksmasterka. Jesteś patusiarą, robisz duże rzeczy dla pieniędzy, nie masz granic. I wytłumacz to widzom, dlaczego jesteś fałszywa, dlaczego nie masz wstydu i
Czy to jest, nie wiem, po prostu takie wyrachowanie, kurewskie zachowanie, czy rozwojenie jaźni? Długie pytanie, więc muszę je rozłożyć trochę tak na czynniki. Zapamiętałaś? Czy no właśnie, kurczę, chyba muszę je zobaczyć jeszcze raz, bo tam jest dużo obelg, które muszę zdementować. No. Po kolei, pierwsze, dlaczego ludzie się nienawidzą? Dlaczego ludzie nie nienawidzą? Nie uważam, że ludzie mnie nienawidzą. Nie widzisz, co się dzieje w internecie? Nie, nie widzę. Mam bardzo dużą grupę fanów. Zdobyłaś ich wyłącznie widzów, na seks na sterce. Którzy są ze mną od 7 lat. Nie spłycaj wszystkiego do tego, że do kilku rzeczy, które zrobiła seksmasterka, bo moja kariera w internecie jest 7 lat. Ale na tym się wybiłaś. Wybiłam. Próbowałaś jako fitnesska z siostrą, ale to nie wyszło. I poszłaś po najniższej linii oporu. Ja lubię zmieniać się przez życie. Nie, to ci nie wyszło. Fit ci nie wyszedł. Życie to taniec, życie to śpiew, życie to miłość. Dzisiaj jestem seksmasterką, jutro jestem fitnesską, a pojutrze walczę. Najłatwiej sprzedaje się głupota. Najłatwiej sprzedaje się głupota. Dupa i sesk. Słuchaj, no obrażasz teraz widzów, bo oni chcieli to oglądać. No już nie chcą tego oglądać, naprawdę. Moi widzowie kochali seksmasterkę za muzykę, za tą wolność. To była Ameryka wolności w Polsce. Jaki ty przykład dajesz? To jest wstyd, jakbym miała dziecko i moje dziecko sugerowałoby się twoją działalnością seksmasterki. Słuchaj, sama wychodzisz roznegliżowana na ważenia. Ale przecież ja nie zachęcam nikogo, nie robię filmików, słuchajcie, wychodźcie, nie wiem, bawcie się strojami. Ja wychodzę tam na ceremonię ważenia. Koniec. Ja nie zachęcałam, ja byłam po prostu sobą. Robiłam to, miałam fajny program rozrywkowy, pokazywałam, wiesz... Którego już nie możecie zobaczyć, bo nie jest fajny. Pokazywałam, wiesz, fajne życie, fajną wolność, a ty za wszelką cenę próbujesz wmówić ludziom, że ta wolność, wiesz, powinna być jakaś zakazana. Słuchaj, są jakieś granice wolności. Tak? Nie rób nie tego, zabijaj, nie rozbieraj się, są jakieś granice. Nie, kochana, są jakieś granice. Nie zawijałam i nie kurwiłam są się. Być granice. Może ty to robisz. No, być może robiłaś ty to siebie kurwa w internecie. Mówisz o patologii. No bawiłaś się wibratorami. Słuchaj, no to, a co w tym złego? No to, moja macica, mogę robić z moją macicą, co ale chcę. Ale oczywiście, że tak, tylko dlaczego pokazywałaś to młodym dzieciom, a potem się od nich odsunęłaś? Nie sprzedawałam, nic potem nie pokazywałam młodym dzieciom. Odsunęłaś się od tych dzieci, biedne dzieci, wiesz, nic później nie pokazywałam niestety. Młodym dzieciom, to nie ja jestem od tego, żeby patrzeć każdemu dziecku w Polsce, wiesz, w telefon, co ogląda. Były zabezpieczenia, no to skoro rodzice, wiesz, to rodzice są od tego. Ale zostawiłaś te dzieci biedne, które ci kibicowały. Gdyby, jeśli młode osoby potrzebowały i szukały takich tematów, to widocznie nie dostają tego w domu. I to jest największy błąd, że rodzice nie tłumaczą dzieciom czy młodym osobom pewnych rzeczy, więc te dzieci tego szukają. Dokończę to pytanie. Do jakiej grupy wiekowej? Plus 18. Targetowałaś to tak, plus 18? Plus 18. Wszędzie były odpowiednie zabezpieczenia. Wracając, patologia, to ty jesteś patologią, bo to ty masz sprawy sądowe, to ty jesteś skazana, to ty bijesz ludzi na ulicy. Wiele osób ma sprawy sądowe, natomiast no to ty jesteś to przestępcą. To jest patologia, ale to ty jest sprzedawanie skazana. Swojego ciała w internecie i onanizowanie się Słuchaj, na oczach małych dzieci. To każdy Dokończmy z nas może pytanie. Co chce. Nie czy ty masz ludziom, rozwojenie jaźni, czy nie masz wstydu? Jak ale dlaczego drugie dzieje? Pytanie, a gdzie moje no drugie pytanie? To jest właśnie pytanie. To było cały czas to pytanie. Ona ma bardzo długie pytanie. Nie, to było pytanie. Dobra, dalej. Czy właśnie, dlaczego jesteś fałszywa? I czy masz po prostu rozwojenie jaźni? Czy ty grasz fałszywą, czy ty masz po prostu problemy mentalne? Dla ciebie, słuchaj, osoba zdrowa psychicznie to jest taka, która się nie zmienia przez całe życie, która nie, cały czas tylko, jest taka tylko sama, krowa tak? Nie zmienia zdania. Słuchajcie, oczywiście, można zmieniać dokładnie, zdanie. Dokładnie, tylko kreowanie. Ty wykreowałaś seksmasterkę, a potem się jej wstydziłaś biznesowo. I ją skasowałaś. Nie. Gdybyś jej nie skasowała, to w ogóle nie byłoby tematu. Właśnie to był twój błąd marketingowy. Ktoś ci źle doradził, bo gdybyś jej nie skasowała, to byś mówiła, słuchajcie, jest, ja się tego nie wstydzę, oglądajcie, korzystajcie, to jest wychowanie seksualne, ale wstydziłaś się tego. Bo ty jesteś marketingowcem. Ale nie Marcin, jak ja się czegoś wstydzę, to tak samo o tym nie mówię. Bo ty jesteś marketingowcem, bo ty nie jesteś PR-owcem i wiesz, jak się robi tak rebranding i zmianę wizerunku. Nie jestem, ale tak? mam inteligencję marketingową. Nie, absolutnie. Nie wstydzę się seksmasterki, każdy to wie i jeszcze każdy to zobaczy ale jakbyście już chcieli, niedługo. Ale jakbyście chcieli znaleźć, to niestety nie ma tych filmików. No dobrze, no to nie. Dobra, kolejne pytanie. To w takim razie no nie odpowiedziałaś. Nie,
nie ma jakby materiałów seksmasterki rzeczywiście nie znajdziemy w internecie. Znajdziemy, jest bardzo dużo, wiesz, no tak, różnych... Nie wstydzisz się tego, ale oficjalnie nie ma tego tam kanału, ale... i tak dalej. No nie ma, bo zmieniłam, wiesz. Tak, i pytanie, nie, ale pytanie bo jest zmieniłam bardzo się, to po prostu była też decyzja na pewno marketingowa, ty się czujesz, jakbyśmy cię sam atakowali, dlatego tak reagujesz. Bo to też chodzi na pewno o kwestię marketingową. Nie chcę zostawić tematu niedokończonego. Nie chcę zostawić tematu niedokończonego i takiego zakrzyczanego przez ciebie, wmawiającego coś widzą, co jest nieprawdą. Bo, nie zakrzykuję. Ty masz swoje postrzeganie na to, ja mam swoje postrzeganie na to, a Arek ma swoje postrzeganie. Ja mam pytanie od rzeszy ludzi. Więc, no tak, bo ty jesteś rzeszą ludzi. Mam pytania od osób, które no niestety ci nie kibicują. Kochani, nie wstydźcie się, jeśli macie jakiś, zwłaszcza kobiety, tak? Jeśli ale nie macie jakąś... do tego, żeby robiły to samo w internecie. O czym ty mówisz? Dziewczyny, ty jesteś wstydem, ty jesteś wstydem dla kobiet. Ty jesteś wstydem dla kobiet. Mówisz, że ty popierasz silne kobiety, to jest wstyd w ogóle. Ty przynosisz nam ty wstyd. Ty nie masz w sobie żadnego takiego girl power. Żadnej nie masz energii w sobie. Ci pokażę energię właśnie. Żadnej energii nie masz girl power. Seksmasterka to była siła. Seksmasterka to była... Ja seksmasterka to była wolność, seksmasterka to była siła. I taki empowerment dla dziewczyn. Tak? Wolność to jest to, że ja 7 lat temu rozpoczęłam boks zawodowy i kobiety wtedy nie walczyły. To był girl power. To była siła kobiet. Jest dziewczyn, które mają przeszłość jakąś erotyczną, coś wypłynęły, jakieś ich zdjęcia. Wiesz, a ty jesteś niebezpieczna dla ludzi, jaka dla tych dziewczyn. Co ja je łapię? Jaka nie, jest niebezpieczna? Jesteś niebezpieczna, bo ty mówisz, że to jest złe. Ty mówisz, słuchaj, że powinnaś ja bym się swojej tego wstydzić. Córki nie zachęcała do takich rzeczy. A ty ale, byś swoją słuchaj, córkę zachęcała nie, do takich ale niektórym rzeczy? Dziewczynom, niektórym dziewczynom po prostu to takie się rzeczy do tego się przyznaj. Dzieją. Zrobiłaś to niektórym po prostu dla kasy, a teraz się tego wstydzisz. Koniec daj mi dokończyć. Tematu. Niektórym dziewczynom takie rzeczy dzieją się przypadkowo, tak jak na przykład Natsu. Wypłynęły, tak? A ty wmawiasz, ona żeby nie zrobiła ona się kariery tego wstydziła. Na tym. Ona, to jest a ty wmawiasz, żeby ona dlatego, się tego ona, wstydziła. Ty jesteś ona niebezpieczna nie zrobiła kariery kobiet. Na tym. To wypłynęło ty później. A ty wyrafinowanie zrobiłaś na tym karierę. No tutaj wchodzimy bardzo w kwestie, że tak powiem, kolejne pytanie. Panie, wiem, że jakby to już o tym rozmawialiśmy, że zrobiłaś bardzo wiele w swojej przeszłości, w swojej karierze. I ja mam takie wrażenie, i to o tym również mówiłaś, nawet chyba 7 miesięcy temu, co mi się osobiście nie podoba, dlatego nie mogłabym się z tobą przyjaźnić, bo dla mnie szanuję pewne wartości, kręgosłup moralny, jak również szanuję ludzi, którzy jednak mają pewną granicę i nie zrobią wszystkiego dla pieniędzy. A ty głośno o tym mówiłaś, jest taki wywiad właśnie 7 miesięcy temu, że ty, cholera jasna, zrobisz wszystko dla pieniędzy. I to mi się wydaje niebezpieczne. Mówisz o tym na głos, przekazujesz takie wartości, że jednak warto wszystko zrobić dla pieniędzy. Ja mam zupełnie, chyba jestem starą gwardią, zupełnie mam inne na ten temat zdanie i uważam, że jakieś granice człowiek powinien mieć. Każdy lubi zarabiać pieniądze, tak? Mm-hmm. Ja tu też jestem chociażby ze względu na to, żeby zarobić easy money i dobry money. Natomiast nie zrobiłabym wszystkiego dla pieniędzy, więc powiedz, jakie są twoje granice i... Fakt. Czego byś nie przekroczyła? Bardzo lubię zarabiać pieniądze, lubię pieniądze. Pieniądze dają wygodę, pieniądze dają możliwości. Wolność. Pieniądze dają rozwój, pieniądze dają naprawdę dużo. Lubię zrobić pieniądze, mówię to otwarcie. Fakt, powiedziałam kiedyś na Pudelku te 7 miesięcy temu, że wszystko zrobię dla pieniędzy, ale w sumie to się teraz już z tym nie zgadzam. Nie zrobiłabym dla pieniędzy wszystkiego. Przede wszystkim swoich wartości bym tak nie sprzedała. Natomiast to nie sprzedałabyś ty właśnie. Rodziny? Nie sprzedałabyś to, rodziny? To ty właśnie to robisz wszystko słowa. Dla pieniędzy. Co robię dla pieniędzy? To ty właśnie robisz wszystko dla pieniędzy? Jesteś tutaj dla pieniędzy? Z nami. A ty, nie, a ty dlaczego jesteś? Jesteś a ty dlaczego jesteś? Ty nie jesteś dla pieniędzy? No błagam cię. No też jestem, ale no to też, to, no wiesz, to jest jedna motywacja. To ludzie... Dla pieniędzy? Dla pieniędzy. Ty jesteś też dla wyzwania sportowego. A ja po prostu chciałam zrobić coś nowego. Ja mówię, że zrobię dużo dla pieniędzy. Ale ty pokazujesz to. Jesteś tutaj z nami. Nie, ja jako zawodowy sportowiec. Nigdy sprzedałaś życiu, swoją sportową duszę. Jak sprzedałaś? Ja nadal mam, nadal mam karierę sportową. Ale jesteś tu McGregor ze mną. McGregor robił freak fighty. Mayweather robił freak fighty. Słuchajcie, to jest na całym świecie. Ale o nich myślę otwarcie. Czy ty nie oglądasz? Czy ty nie oglądasz Money Mayweather. Money Mayweather. Co ty nie oglądasz? Money Mayweather. Świetny Mayweather. Ja wiem, że ty nie wiesz. Właśnie zawodnik. Dla kasy robi wszystko i on mówi o tym otwarcie. 15 lat. A ty? 15 lat mistrz świata. Ty mówisz, że tylko dla pieniędzy. A ty ukrywasz. No teraz dla pieniędzy, bo już nie jest bokserem. No dobrze, a ja kontynuuję sobie, wymyślałam sobie, będę kontynuować freak fight i będę kontynuować moją karierę. No dobrze, zobaczymy po tej walce przegranej, czy będziesz kontynuować. Kochana, naprawdę. Duch ja nie wiem, kolara ja nie wiem. Duch kolara jest powiem z nami. Ci tak, ja ci zakończę tą rolę fajterki.
Tak, kończy się rolę fajterki. Wiesz, ja mam fajtera w sercu. Także ja mam fajtera w sercu i w charakterze. To bardzo dobrze, że masz tego fajtera w sercu i w charakterze. Natomiast nie mów młodym dziewczynom, żeby robiły wszystko dla pieniędzy. Nie róbcie tego. A ja absolutnie czegoś takiego nie powiedziałam. Mówiąc bo ty sobą pokazujesz, będąc tutaj, Aniela, że robisz dla kasy. Mówiąc tak, ale ja zobacz, ja walczę, to jest moja praca, ja walczę dla kasy. To jest normalne. Cholera, idziemy do pracy, robimy to za kasę. No, no nie mówię, że mam tutaj. Dobrze, że się do tego przyznajesz. Sportowcy, wiesz, sportowcy. Jak sportowcy tego nie robią? Sportowe dusze nie sprzedają swojej duszy sportowca, ja tak? Walczyłam dla pietruszkę walczyłam dla chwały, byś w życiu tego nie zrobiła, bo ty wszystko robisz dla pieniędzy. Dobrze, no to szybkie pytanie. Chcę żyć, wiesz, w dostatku, to jest nic złego. Aniela? Nic złego, serio, ale kochani, ale nic złego. Zarabianie pieniędzy to jest nic złego. No nie to jest super, ale jest złe. To jest nic złego w zarabianiu pieniędzy. Się zrobi ja nie wiem, dlaczego dla ty mawiasz ludziom, że ona lubi zarabiać pieniądze, to ona jest zła, bo ona ale ja zrobi dla kasy to i to. No powiedziałam 5 minut temu, że każdy lubi zarabiać pieniądze, że to jest normalne. Aniela, słuchaj, jednym uchem wychodzę. Dobrze, dziewczyny, przejmuję tutaj niczym, uderzam po prostu w stół, niczym ultimatum się zapowiada. Chłopie, tyle ran, tyle blizn, ile teraz mam. Tyle siana, nie ma nasz pojebany kraj. Welurowa skóra, sporo tuszu masz, co się działeś za zabójstwo albo inny szajs. Dużo mówię o uczuciach, ale nigdy w twarz. Przez to pewnie czuję dystans do każdego z was. Każdy za mnie jako typa, co ma inny vibe. To zabawne, że myślałeś, że ja nie mam was. To zabawne, że w kościołach wiara zbiera hajs.